Dzień dobry. Chciałem zapytać na początek, czy słyszała Pani o sytuacji ze skargą polskiego rządu do Trybunału Sprawiedliwości i czy uważa Pani, że to jest dobry pomysł? Tak, oczywiście my na bieżąco monitorujemy tę sytuację jako Komisja do Spraw Unii Europejskiej. Zresztą wydaliśmy negatywną opinię do tej propozycji. Jak wiemy, no niestety to nie wystarczyło, także będziemy na pewno wspierali rząd w tym procesie i cieszę się, że zapadła decyzja o tym, żeby zaskarżyć tę propozycję. A czy myśli Pani, że w tym mini starciu między Ministerstwem Gospodarki a Ministerstwem Zdrowia to jednak zdrowy rozsądek, polska gospodarka będzie górą, czy Ministerstwo Zdrowia będzie blokowało takie posunięcia rządu? Znaczy ja nie mam poczucia, że tutaj był jakiś konflikt. Problem polega na tym, że propozycja, czy dyrektywa tytoniowa, ona jest najzwyczajniej w świecie niesprawiedliwa, bo jest wybiórcza, to znaczy mówi, jakie papierosy można palić, ale ciągle mówi, że można je palić, ale tylko jedne, a nie drugie, więc no ona jest moim zdaniem, podstawa tego rozwiązania jest wadliwa i nie spodziewam się, żeby tutaj Ministerstwo Zdrowia w tym przypadku w jakikolwiek sposób stawało na drodze. Dobrze. Jeśli mogę jeszcze prosić o jednozdaniowe, krótkie podsumowanie wyborów. Czy jest Pani zadowolona z nowych europosłów, z którymi Komisja będzie współpracować? No to się oczywiście okaże. Część posłów, którzy zasiadali w Komisji, dwóch dokładnie, dwie posłanki, będą europosłami, więc liczę, że będą pamiętali o tym, kiedy byli członkami komisji, ale że ten wkład europosłów przede wszystkim będzie merytoryczny i obliczony na wspieranie naszej polityki w Europie, a nie na robienie awantur. I mam nadzieję, że będzie dotyczyło to wszystkich nowych, jak i tych z dłuższym doświadczeniem europosłów. Dziękuję bardzo. Okay.